Rafał Grupiński, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szef klubu Platformy. Jak powiem, że stronnik Schetyny, to pan nie zaprzeczy. Przyjaciel Schetyny, a stronnik Platformy Obywatelskiej. Do tego stopnia przyjaciel, żeby odejść, gdy go wyrzucą z Platformy? Nikt Schetyny nie zamierza wyrzucać z Platformy. No nie, więc nie będę odpowiadał na takie pytanie. Takich, którzy chcieliby go wyrzucić, to wczoraj zobaczyliśmy. Na przykład Andrzej Biernat, łódzki lider Platformy, czy baron Platformy. Andrzej Biernat, cóż, czasami chyba szybciej mówi niż myśli, ale generalnie nie ma takiego problemu dzisiaj, żeby ktokolwiek z Platformy był wyrzucany, natomiast jest problem oczywiście Dolnego Śląska i tego, co tam się wydarzyło. To o Dolnym Śląsku za chwilę, ale skąd pan wie, że nie ma takiego scenariusza? Wyczytał pan to z nastroju premiera podczas nocnego zarządu? Przede wszystkim cenię inteligencję pana premiera, jego wiedzę polityczną, instynkt przywódcy, który Platformą kieruje od wielu lat, i wiem, że tego rodzaju pomysły w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że Grzegorz Schetyna przegrał wybory na Dolnym Śląsku przez to, że kupowano sympatię delegatów, no byłoby krokiem w odwrotną stronę, niż powinno się działać. Ten wczorajszy nastrój to był nastrój: Grzegorzu, pogódźmy się, czy Grzegorzu, jeśli się nie uspokoisz, to się pożegnamy? Mieliśmy parogodzinną, długą i poważną dyskusję, zresztą nie tylko o Dolnym Śląsku, także na przykład o lubuskim czy lubelskim regionie, bo mieliśmy odwołania z kilku regionów. Lokalnych chorób Platformy jest to niemiara? Może nie tyle chorób, bo choroba jest jedna, natomiast przede wszystkim kwestii jednak emocji wyborczych, bo to jest raz na parę lat taki czas, kiedy rzeczywiście targają nami liczne emocje. Chorób jest kilka, bo tutaj pompka, tutaj korupcyjka, tutaj ziemia za głos, no także tych diagnoz mogło być parę. No ale mówi pan, że było poważna rozmowa w poważnym nastroju i wynikało z niego: Grzegorzu, pogódźmy się, czy Grzegorzu, szantażuję cię, albo Grzegorzu, ostrzegam cię. Pan rektor ustawia to jakoś bardzo dwustronnie, tę wczorajszą rozmowę. Tymczasem dyskutowaliśmy tam w 20 parę osób na temat przede wszystkim zdarzeń, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku, i tego, co zrobić, żeby Platforma jak najszybciej oczyściła się z tego rodzaju klimatu. Nie zapachniało wyrzuceniem Schetyny i przyspieszonymi wyborami? Nie było tego, o tym mowy. Czyli to były tylko straszaki Grasia? Nie wiem, czym straszył poseł Graś, ale jeśli chodzi o wyrzucenie Schetyny, nie słyszałem takiej groźby. Nie, o wyrzuceniu Schetyny nie, ale mówił, że jeśli się nie... Ale pan rektor lubi tak trochę atmosferę podnieść, rozumiem, to temperaturę jak to rozmowy. Rano, jak to rano, ale Graś wyraźnie mówił wczoraj w TVN24 o możliwości przyspieszonych wyborów, jeśli Platforma będzie w tej kondycji, jakiej jest dzisiaj, czy jakiej była do wczoraj. Słyszałem to oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że do przyspieszonych wyborów trzeba partnerów, bo w Sejmie to jest potrzebna do tego wielkość 3/5 posłów, więc to też nie jest decyzja, która byłaby decyzją łatwą. Panie przewodniczący, ale czy po tych wszystkich oskarżeniach o prowokacje, o podpalanie PO, o brudne chwyty, da się jeszcze przywrócić normalność, przyjaźń, wspólne funkcjonowanie w jednej partii? Moim zdaniem można, to jest nasze zadanie, żeby oczyścić się z tego rodzaju ludzi, z tego rodzaju zachowań. Ale czy to nie jest udawanie, że nic się nie stało tak naprawdę? Partie przechodzą raz po raz tego rodzaju kryzysy czy osłabienia. Trzeba z nich umieć wyjść, trzeba je przeciąć po prostu jak najostrzej, jak najszybciej. Dlatego podjęliśmy wczoraj decyzję o skierowaniu do Sądu Koleżeńskiego i zawieszeniu w członkostwie Platformy 5 osób. I będziemy w tę sprawę na pewno badać w Sądzie Koleżeńskim. Ale podjęliście też decyzję o niepowtarzaniu wyborów na Dolnym Śląsku. Pan się pod tą decyzją podpisuje? Ja się wstrzymałem akurat w tej sprawie. Nie dlatego, że uważam, że to nie jest decyzja dobra, bo jeśli większość z nas uznała, że taka powinna być ta decyzja, to ja ją szanuję oczywiście. Aczkolwiek nie musi pan uważać, że jest dobra. Natomiast wstrzymałem się, dlatego że mój pogląd był nieco inny, jak pan redaktor wie, w tej sprawie. Czy uważa pan, że dzisiaj to jest zamiatanie korupcji pod dywan? Na pewno nie. Po pierwsze dlatego, że Sąd Koleżeński będzie się tym zajmował. Po drugie, będziemy na pewno sami musieli to zbadać. Po trzecie, zajęła się tym już prokuratura, bo pojawiły się w tej sprawie wnioski. Prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające, więc na pewno będziemy wiedzieli, co tak naprawdę się tam wydarzyło. A kto podpala dzisiaj Platformę?
Przede wszystkim ci, którzy nie myślą o dobru wspólnym i stosują w niej metody, które mają wyeliminować przeciwnika przy pomocy metod, które, mówiąc delikatnie, nie są etyczne. A kto je stosuje? No mamy tu przede wszystkim kwestię, akurat dzisiaj dyskutowaną bardzo mocno, zachowań, które ja kiedyś sam nazywałem korupcją polityczną przed laty i które rzeczywiście, choć na pewno nie w takiej skali, jak kiedyś śledziliśmy w pewnym pokoju poselskim, jednak miały miejsce w rozgrywce lokalnej, ale dzisiaj zostały bardzo mocno nagłośnione. Tyle, że mamy taką sytuację. Ktoś przychodzi do kogoś z propozycją korupcyjną czy parakorupcyjną. Ktoś to nagrywa, potem są wybory, ktoś te wybory przegrywa i wtedy stronnicy tego, który wybory przegrał, wyciągają taśmy z tym nagraniem. To jest podpalanie platformy? To jest, czy będzie pan mnie przekonywał, że to jest uczciwa zagrywka? Ja będę uważał, że trzeba tego rodzaju praktyki, jakie miały miejsce, trzeba nazywać po imieniu i trzeba je wypalać gorącym żelazem. Ale praktyki nagrywania czy praktyki korumpowania? Przede wszystkim korumpowanie, bo to jest choroba, która toczy, ale nagrywanie też nie jest zachowaniem etycznym w sytuacji, kiedy chodzi o kolegów z Platformy. A kto dlatego stoi za tym nagrywaniem? Jedni i drudzy zostali skierowani do sądu koleżeńskiego, żeby sąd przyjrzał się tym właśnie nieetycznym praktykom. Kto stoi za tym nagrywaniem? Kto sprawia, że takie nagranie pojawia się po wyborach, a nie przed nimi? Kto stoi? To ja nie wiem. Wiem, kto nagrał. Na razie mamy przynajmniej w tej sprawie wiedzę. Uważam, że tutaj rzucanie jakichkolwiek podejrzeń na Grzegorza Schetynę w tej sprawie akurat jest nie fair, dlatego że w istocie on jest tutaj jakby największym poszkodowanym, właśnie dlatego, że takie podejrzenie natychmiast przecież przeciwko niemu byłyby kierowane i zresztą są kierowane. Obóz premiera, wczoraj wicemarszałek Grabarczyk jasno mówił, za nagraniem i za jego pokazaniem i za tą prowokacją stoi obóz Schetyny. Boję się, że tego rodzaju wypowiedzi rzeczywiście nie poprawiają ocen Platformy Obywatelskiej, dlatego że jednak uważam, że wszyscy powinniśmy zachować właściwą hierarchię w ocenie tego, co się działo i przede wszystkim potępiać zachowania, które mają charakter korupcji politycznej, a potem dopiero skupiać się na tym i na pewno nie oburzać się, że tego rodzaju zjawisko ujrzało światło dzienne, bo niestety takich zjawisk nie powinno być w Platformie, a nie powinniśmy być świętoszkami Moliera, tylko powinniśmy postępować zgodnie z zasadami i tym, co dla Platformy zawsze było najważniejsze, prawda? Czyli z takim czarno-białym ocenianiem rzeczywistości, bo to nas zawsze ratowało w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby afera hazardowa. Po tym wczorajszym posiedzeniu zarządu, powie pan, w Platformie zapanował pokój, rozejm czy tylko zawieszenie broni? Uważam, że każdy z tych określeń, panie rektorze, jest wojenne w pewnym sensie, bo ich rozejm wojna i pokój. Jest. Wczoraj ją obserwowaliśmy. Więc powiedziałbym tak. Doszliśmy do konsensusu wczoraj na porozumieniu. Większość zdecydowana nas, w zasadzie wszyscy uznaliśmy tę sytuację za bardzo poważną, kryzysową. Uznaliśmy, że przyjęte rozwiązania wczoraj, w tej chwili przynajmniej, są wystarczające. Zobaczymy, co będzie dalej. Czyli zawieszenie broni tylko. Panie rektorze, proszę to nazywać, jak pan uznaje. Ja uważam, że jeszcze nie jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć, że kryzys został pokonany, bo dopiero będziemy jeszcze te sprawy wyjaśniali, które widzieliśmy. Rafał Grupiński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.